że koniecznie muszę Państwa opowiedzieć, zobaczyć rezultaty pracy, osiągnięcia i potencjał Instytutu, bo w tej chwili bardzo dużo się dzieje. Tworzymy, tak można powiedzieć, górnolotnie, ale tak właściwie jest. Tworzymy fundamenty nowego sektora gospodarki, gospodarki wodorowej. Została opracowana i przyjęta przez rząd Polska Strategia Wodorowa. To jest oczywiście kierunkowo bardzo ogólny dokument. Pracujemy w tej chwili nad takim pakietem aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń, które również górnolotnie, ale to tak fajnie się potem układa, też można zbudować jakąś opowieść. Określamy to łącznie taką nazwą Konstytucja dla wodoru. Pracujemy nad powołaniem dolin wodorowych. To są oddolne inicjatywy oparte o potencjał naukowy i przemysłowy na poziomie makroregionalnym. Dla przykładu w ostatnim miesiącu, styczeń, luty, powoływaliśmy Śląsko-Małopolską Dolinę Wodorową i Dolnośląską Dolinę Wodorową, ale też obejmującą szerzej obszar województwa opolskiego i Dolnego Śląska. Ponadto chcemy powołać instytucję certyfikującą albo zespół instytucji certyfikujących technologie wodorowe, urządzenia, instalacje w kwestii bezpieczeństwa użytkowania.